Izabela Dzieduszycka, przewodnicząca kuratorium Nagrody Pro Publico Bono, twórca i prezes Stowarzyszenia Przymierze Rodzin, a także społecznik i wzór do naśladowania przez młode pokolenia. Witam Panią bardzo serdecznie u nas w studiu. I Pan Waldemar Rataj, wiceprezes Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono. Witam również Pana bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, nasze spotkanie dziś wyjątkowe, bo i dzień wyjątkowy, dziś rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu Nagrody Pro Publico Bono Samorządność dla Solidarności. Pani Izabelo, zacznę może od Pani, bo Pani słynie też z pomagania, z takiej pracy organicznej, z tego, co w dzisiejszym świecie jest chyba trochę jednak zapomniane, takie mam wrażenie. Jak Pani ocenia ten dzisiejszy świat, tak trochę też patrząc przez pryzmat tego i konkursu, i swojej działalności? Czy dziś jest miejsce dla społeczników, dla ludzi, którzy chcą działać na rzecz innych, chcą pomagać? Ja uważam, że jest jak najbardziej, że jest ich za mało może, bowiem jest wiele dziedzin, w których można właśnie pomagać i tworzyć coś społecznie dobrego. Mnie się zdaje, że i Pro Publico Bono, i Przymierze Rodzin, które prowadzę, wiele dobrego czyni. Przede wszystkim, jeśli chodzi o Pro Publico Bono, to jeśli chodzi o Przymierze Rodzin, to staramy się pomóc rodzinie w wychowaniu dzieci i młodzieży na dzielnych, odpowiedzialnych ludzi. I to jest takim naszym głównym zadaniem. I myślę, ponieważ już tyle lat Przymierze Rodzin istnieje, że już następne pokolenia weszły, więc uważam, że może nie w pełni, ale w dużej części zdaje egzamin nasza praca. Ja dlatego o to pytałem, ponieważ mam wrażenie, że ten świat tuż obok nas, za oknem, centrum dużego miasta, wszyscy pędzą, trochę taka konsumpcja, raczej indywidualizm, egocentryzm najczęściej i raczej patrzymy na siebie, na czubek własnego nosa, a nie zauważamy tego, że dookoła jest tyle osób, tylu ludzi, którzy też naszej pomocy i tej naszej ręki potrzebują w życiu codziennym. Do tego też jakże krzepiące, jakie miłe Pani słowa, że tych osób jest dużo i że te kolejne pokolenia, mam nadzieję, że też dzięki Pani będą tak przygotowane. Nas nazywają nieraz szaleńcami bożymi, że właśnie podejmujemy takie działania. Żeśmy kilka szkół otworzyli, w których jest bardzo mocno akcent położony na wychowanie, nie tylko dobre wykształcenie, ale również wychowanie. I trzeba powiedzieć, że mimo że świat jest tak zmaterializowany, to jednak wiele rodzin pragnie, żeby ich dzieci były w naszych szkołach ze względu właśnie na wartości wychowawcze. Więc nie jest tak źle. Nie jest tak źle i to jest znakomite stwierdzenie. I też nie jest tak źle, Panie Waldemarze, patrząc na to, że druga edycja konkursu Nagrody Pro Publico Bono Samorządność dla Solidarności, czyli jest z kogo wybierać, czyli tych osób w naszym kraju, osób, organizacji cały czas jest dużo, które też chcą działać na rzecz innych. Ale zacznijmy od początku. Nagroda Pro Publico Bono. Co to takiego? No, dzisiaj to już jest instytucja życia społecznego, bo funkcjonuje kilkanaście lat. Pani Izabela Dzieduszycka reprezentuje organizację, która jako pierwsza uzyskała wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu w Nowym Sączu laur w roku 1999. To było wtedy, nazywaliśmy to Nagrodą Dziesięciolecia Odrodzenia Niepodległości, bo też zawsze ten konkurs wymierza czas zmian, jakie w Polsce następują. Więc my poprzez pracę tego konkursu, można powiedzieć, też obserwujemy, jak zmienia się Polska w jej wymiarze społeczno-obywatelskim. Nasza obecność w Poznaniu od kilku lat jest związana z faktem, że jednym z trzech laureatów nagrody już z kolei 20-lecia Odrodzenia Niepodległości, a więc rok 2009, została poznańska Barka, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, która w tej nowej odsłonie nagrody, jaką był Pan łaskaw wspomnieć, że to drugi konkurs, rzeczywiście ta odnowiona nagroda, którą nazwaliśmy Samorządność dla Solidarności, jest pod patronatem Barki, a w tym roku Barka przejmuje główny ciężar odpowiedzialności, także organizacyjny, więc Poznań rzeczywiście staje się na ten czas stolicą
punkty dla nas, dla tego konkursu, dla tej nagrody. I stąd inauguracja konkursu następuje właśnie w Poznaniu. Do Poznania i do Wielkopolski, do tej naszej takiej chyba wpisanej podobno w naszą krew, w wielkopolską krew pracy organicznej, jeszcze za momencik wrócę, ale panie Waldemarze, zapytam jeszcze o sam konkurs, bo przecież dziś ważny dzień, godzina 18 to ten moment, kiedy wszystko się rozstrzygnie. Bardzo trudno było wybrać tych, którzy zwyciężyli, czyli mówiąc innymi słowami, czy jest na tyle dobrze w Polsce pod kątem tych organizacji, że cały czas jest z tym, że wy macie po prostu ból głowy wybierając, bo tyle jest osób, które chcą pomagać, które tą pomocną dłoń chcą w jakiś sposób wyciągać, które chcą działać. No. Tak, jeśli chodzi o aktywność, zwłaszcza w środowiskach lokalnych, ona się zwiększa. Na pewno w jakimś stopniu jest to podyktowane też łatwiejszym dostępem do pieniędzy publicznych, które nastąpiło poprzez nasz udział w Unii Europejskiej, więc liderzy społeczni są tutaj rzeczywiście w czołówce. No niemniej my zwracamy uwagę, żeby jedyną motywacją aktywności nie było fakt, że można łatwiej sięgnąć po środki publiczne, co oczywiście jest często ważne, bo jest to dowód, że ktoś ma dobry pomysł, że kreuje innowacje. I to nas najbardziej interesuje. My podkreślamy, że jest to konkurs na innowacje społeczne, na oryginalne rozwiązania. Nie interesuje nas wyłącznie to, że ktoś coś nowego, coś organizuje, co jest powielane. To też są cenne, upowszechniamy dobre praktyki wszak, ale w tym konkursie nie ilość, a jakość się liczy. Zatem rzeczywiście szukamy rozwiązań oryginalnych i dlatego mówimy nawet o twórczości społecznej, o tym wymiarze autorskim. Chcemy zatem, żeby konkurs Pro Publico Bono był rzeczywiście już takim wyodrębnioną instytucją, która pokazuje te nowe wartości wypracowane w zakresie też zarządzania sprawami publicznymi. Stawiamy te przykłady także jako przykłady dla administracji publicznej, dla instytucji życia publicznego, żeby widzieli, że szereg problemów, z którymi no, nawet nie radzi sobie administracja publiczna, w wyobraźni i w praktyce działania wielu liderów społecznych już nastąpiło. Stąd mamy modelowe czasami rozwiązania z zakresu, no, chociażby tak jak w przypadku Barki, polityki społecznej, ale i edukacji, ochrony zdrowia, zarządzania kulturą, zarządzania dziedzictwem. To są już przykłady bardzo dojrzałych przedsięwzięć, dlatego nie obawiamy się, że one nie sprostają wyzwaniu czasu. Wprost przeciwnie, jest czas, żeby zastanowić się, jak z nich tworzyć rozwiązania systemowe. I to nasza prawda. Debata też tego dotyczy. Mhm. Do debaty, do wręczenia nagród jeszcze wrócę, ale teraz do pani Izabelo, pozwolę sobie jeszcze na momencik odnośnie naszej rozmowy z kolei wrócić. Wielkopolska, Poznań. Pan Waldemar Rataj mówił przed momentem o tym, że Poznań jest teraz tym symbolem, między innymi dzięki Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, takiego właśnie pomagania, takiej otwartości, takiej też trochę pracy organicznej, tym bardziej, że nagroda przecież wpisuje się w strategię rozwoju pracy organicznej. Pani jako rdzenna Wielkopolanka, jak pani ocenia właśnie tutaj nas, Wielkopolan, Poznaniaków, z tej perspektywy też dzisiejszego czasu, czy ta praca organiczna wciąż jest tutaj u nas tak mocno obecna, ta taka no chęć też wspólnego działania, takiej tej pracy na rzecz jakichś wyższych celów jest tutaj cały czas mocno zakorzeniona? Tak więc niewątpliwie jestem Wielkopolanką z krwi i kości i bardzo się do tego poczuwam i oceniam, jeśli chodzi o konkretne działania i taki zmysł gospodarczy, to na pewno wydaje mi się, że jeśli chodzi o Wielkopolskę, to jest, może być przykładem dla innych regionów. Oczywiście każdy region ma swoje pozytywne strony i pewne słabości. Natomiast no, jeśli chodzi o konkretne działania, to bym jednak uważała, że tutaj moje rodzinne strony mają dużą przewagę. Myślę natomiast, że inne regiony są bardziej
większą wagę przywiązują do takich wartości, bym powiedziała, może niematerialnych, nie całkiem materialnych. Mhm. Mój mąż pochodził ze Lwowa, a więc z tamtych kresów. I w związku z tym znałam i znam szereg osób z tamtego regionu i też mają duże, że tak powiem, wartości właśnie. Oczywiście, także myślę, że każdy ma swoją specyfikę, ale każdy ma swoje wartości i te ogólne. To niezwykle ważne słowa, które teraz pani wypowiedziała. Ja tylko dodam, że strasznie też ważne jest, tak myślę, dla nas, dla Wielkopolan, to, że to nie jest Karol Marcinkowski czy też Libelt i osoby z XIX wieku, które możemy porównywać do pracy organicznej, do pracy u postaw, ale że to wciąż jest tu i teraz, także w nas, i mamy na to żywe dowody, co ogromnie cieszy. Pani Waldemarze, jeszcze tak na sam koniec, bo pani Izabela Dzieduszyska powiedziała przed sekundką też ważne słowa, że każdy region ma swoje dobre strony, ale ma też te takie swoje strony nieco gorsze. Ja myślę, że taką, nie wiem, czy to jest wada, to jest trochę słabostka tutaj nas w Wielkopolsce, że my dużo robimy, ale mało o tym mówimy, mało się chwalimy tym, co robimy, to teraz zaprośmy ludzi do tego, żeby też wzięli czynny udział w tym, co się dzieje, bo dziać się dzisiaj będzie sporo. W czym dziś będziemy mogli brać udział przy okazji właśnie drugiej edycji konkursu Nagrody ProPublico Bono Samorządność dla Solidarności? No rzeczywiście będzie to mocny akcent poznański, wielkopolski, dlatego że uroczystość inaugurującą drugi konkurs nazwaliśmy Sympozjum Sarmackim. Nawiązujemy zatem do tradycji dawnej Rzeczpospolitej, do tego czasu, w którym jeden z naszych mentorów, profesor Andrzej Sulima-Kamiński z Georgetown, mówi: byliśmy obywatelami. Wtedy mieliśmy dobrze utrwalony ustrój z silnymi strukturami samorządności i nasze obywatelstwo było wysokiej próby. Chcemy zatem tą afirmację kulturową prowadzić i to z wybitnym poznaniakiem, wielkopolaninem Jackiem Kowalskim, który w całej Polsce znany jest z tej swojej miłości do tradycji sarmackiej, do tradycji dawnej Rzeczpospolitej. Chcemy też w debacie, którą rozpoczynamy na ten temat, pokazać, że te tradycje są ważne także dla współczesności, że sięgamy do nich, często również próbując je nie tylko odkurzyć, ale zastanowić się nad ich demitologizacją. Także w tym zakresie, w jakim zostały one w różnych okresach naszej historii obarczone złą legendą. Zatem nasz konkurs ma swoją współczesność, ma swoich współczesnych, patrzących mocno w przyszłość bohaterów, ale ma też swoją tradycję, którą sięgamy także korzeniami do dawnej Rzeczpospolitej i to chcemy dzisiaj podkreślić. A więc w takich warunkach, w dawnej kolegiacie jezuickiej, obecnie w salach Urzędu Miasta Poznania, a więc znowu w instytucji jak najbardziej wskazującej na rozwój życia publicznego, samorządności, ogłaszamy drugi konkurs na Nagrodę ProPublico Bono Samorządność dla Solidarności. No to dziś ważny dzień, godzina 18, tak jak pan Waldemar Ratej przed momentem wspomniał, Urząd Miasta Poznania zapraszamy, a debata od godziny 11 w Ratuszu Poznańskim również zapraszamy. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Na zegarze godzina 10:02, także nie będę państwa przetrzymywał, bo wiem, że do ratusza daleko nie jest, ale jeszcze pewnie troszkę przygotowań przed państwem, przed początkiem debaty. Izabela Dzieduszyska, Waldemar Ratej. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. To był zaszczyt gościć państwa w studiu. Krótka przerwa za moment. Dominik Górny. Mówić będziemy też o rzeczach ważnych w tym dzisiejszym świecie, bo o Dniu Godności. Zostańcie państwo z nami.